hamulce, a potem naciska do oporu jest to niezwykły wyczyn z tak wyładowanym pojazdem. Sześćdziesiąt haków chwyta równocześnie, jeśli się połamią na trzeci zakręt wjedziemy z szybkością granatu kalibru 32 dwóch centymetrów, ale w postaci kleiku wszyscy się kulą z głowami opuszczonymi między kolana, jak pasażerowie samolotu podczas przymusowego lądowania, tylko mały siedzi wyprostowany za swym karabinem maszynowym, gdyż koniec zakrętu jest ulubionym miejscem partyzantów i właśnie postać w białym ubraniu maskującym przebiega przez drogę. Karabin maszynowy trzeszczy. Biała Sylwetka błyskawicznie wyciąga ręce przed siebie, by haki hamulców jej nie pochwyciły. Kawałek nogi w bucie wylatuje w powietrze. Rzut granatu do chaty z prawej i porta zwalnia hamulec. Szybkość wzrasta, sanie dają susa. Uff, jeszcze raz wszystko poszło dobrze. Ale jakież zimno, jakież zimno mrozi nas do szpiku kości. Kto mógł wynaleźć te ślizgające się trumny? pyta jakiś głos. Niemiecki oberst, odpowiada zawsze dobrze poinformowany Hajde, wściekły mały stwierdza, że trzeba by go tu wsadzić z gołym tyłkiem. Mina, wrzeszczy nagle porta, gigantyczna ręka ściska nas za gardła. W samym środku drogi mały biały stosik wygląda jak przewrócona gliniana miska Porta hamuje śmiertelnie szybko Sanie zakręcają, prawie przewracają się, ale odzyskują równowagę Zwalniają i przez sekundę można sądzić, że uniknęliśmy niebezpieczeństwa Ale rozlega się złowieszczy trzask Liczne haki puściły i z szaleńczą szybkością ześlizgujemy się ku śmierci Mój Boże, jęczy stary zaciskając ręce na poręczy Siedzący za nami rekruci nic nie rozumieją Śmieją. Partyzanci, ich miny, cóż oni o tym wiedzą, ale my przygotowujemy się do wyskoczenia z sani. Lepiej połamać sobie ręce i nogi niż zostać zmienionym w krwawą miazgę przez szatańskie urządzenie. Skaczcie! wrzeszczy przez ramię porta. Rekruci nie ośmielają się, szybkość jest za duża. Nie wiedzą, że natknąć się na minę oznacza śmierć bez żadnego gadania. Tego rodzaju urządzenie wyrywa podłogę sześćdziesięciotonowego tygrysa. W nocy partyzanci przebrani za chłopów wykopują dziury w lodzie, wkładają tam miny i polewają je z góry wodą, która natychmiast zamarza. Tylko taki stary lis jak Porta potrafi odgadnąć istnienie śmiercionośnej pułapki. — Skacz! — ryczy Porta, popychając najbliższego rekruta. Hajde skacze i znika w zaspie. Mały wyrzuca przez burtę dwóch rekrutów, po czym sam skacze. Porta próbuje zahamować wstecznym biegiem. Przeraźliwy trzask! — Samoloty! — ryknął w tym momencie stary. To rekruci zrozumieli. Nauczono ich tego w koszarach i w mgnieniu oka znaleźli się na ziemi. Ja ląduję głową naprzód o dwa centymetry od słupa telegraficznego. O włos a głowa rozleciałaby mi się, w takim momencie przydałby się dobry stalowy hełm, ale już od dawna ich nie nosimy, bo są bardziej kłopotliwe niż cokolwiek innego. Heum przeszkadza widzieć i słyszeć, czyli dwóm rzeczom o podstawowym znaczeniu na froncie. Sanie nadal ślizgają się w stronę miny, ale oto w ostatnim momencie szaleńczy wiraż porty ją omija. Mina! wrzeszczymy do Barcelony nadjeżdżającego na drugich saniach. Za późno. Sanie wykręcają beczką i toczą się bokiem w stronę miny gejzer płomieni. Nawet sam śnieg wydaje się płonąć. Wszędzie są rozrzucone ciała. Lecz oto pojawiają się trzecie sanie, te amunicyjne, ich haki hamujące wbijają się w lód, sanie robią młynka, wpadają w poślizg nad zaspą śnieżną i eksplodują. Oberloitnanta wękego wyrzuca w górę jak żywą pochodnię, spieszymy do niego, ale jest już tylko zwęgloną mumią. Chmura wybuchu rozwiewa się powoli. Wszędzie leżą krwawe szczątki zmieszane z poszarpaną stalą. Barcelona leży trochę dalej na polu z rozdartą piersią i mundurem w strzępach. Bandażujemy go, jak potrafimy i przenosimy na drogę, gdzie sanitariusz zajęty jest bandażowaniem innych, ale tam na pół zmiażdżony główny pirotechnik jeszcze oddycha. Panie Boże, modli się, stary, daj mu umrzeć. Przygnębieni wpatrujemy się w to, co przed chwilą było twarzą człowieka dwudziestopięcioletniego. Nos i uszy znikły, usta są czarną dziurą, język wyrwany z gardła, jedno oko zwisa na skrawku ciała nad obnażonymi zębami. Wstrząśnięty Gregor chwyta za rewolwer, ale stary go powstrzymuje, potrząsając głową. Przecież to konieczne, bełkocze Gregor, już nigdy nie będzie miał ludzkiej twarzy. Lecz stary spogląda na rekrutów gromadzących się wokół tej rzeźni, przyjrzyjcie się dobrze, mówi przez zaciśnięte zęby, oto życie żołnierza, które wam tak wychwalano. Jeśli kiedykolwiek wrócicie żywi, powiedzcie waszym synom, czym ono jest, zanim wybuchnie następna wojna. Ma pewną szansę, by wyjść z tego bez oślepnięcia, oświadczył sanitariusz, dając zastrzyk jakiemuś nieprzytomnemu nieszczęśnikowi. Czy naprawdę może przeżyć? pyta drżącym głosem Gregor. W Baden-Baden jest specjalistyczny szpital umieszczony poza miastem. Tam fabrykują nowe twarze potrzaskane pyskom, ale ci już nigdy nie są podobni do ludzi. Supertajny szpital za wysokimi murami. Nikt nie może oglądać tych potworów, oni zaś nie mają prawa wychodzić. To by osłabiło morale narodu. Rannych przenosi się na sanie i ruszamy w drogę do pierwszej linii. Trzeba tam dotrzeć nim, dobierze się do nas rosyjska artyleria. O martwych powiadomi się grabarzy, to nie nasza broszka. Barcelona odzyskał przytomność, jęczy rozdzierająco. Jego patronek już przesiąkł krwią. Gdy dociera zmiana, piechota przynosi własnych rannych i wnosi ich na sanie. Niektórzy z nich umrą przed naszym powrotem, ale nie można odmówić ich załadunku, choć miejsca brak. Ledwie mijamy wieś, gdy zaczyna grzmieć artyleria. Legionista patrzy na zegarek. Punkt jedenasta, jak zwykle. Zawozimy Barcelonę do kompanijnego punktu opatrunkowego i dajemy jednemu z lekarzy łapówkę, by specjalnie się nim zajął. Na Nazajutrz rano odwiedzamy naszego towarzysza. Ma dren założony do piersi i okropny wyraz twarzy. Obok łóżka stoi jego racja, której nie dotknął. Kiełbasa jajko pomarańcza. Co za cuda! Mały pożera talerz oczami. Powiedz-no, Barcelona, czy naprawdę nie masz apetytu? — Mnie by to bardzo urządzało. Barcelona ze zgaszonym wzrokiem kręci głową, ale olbrzym zezuje także na jego futrzaną kurtkę. — A może byś mi pożyczył tę kurtkę na czas, gdy jesteś u łapiduchów? Tym razem widzi bardzo wyraźną odmowę, a ranny spogląda tak błagalnie, że stary daje małemu kopniaka. Zostawiamy Barcelonie wszystkie nasze papierosy opiumowe i dwa litry wódki. Jeśli chce się przeżyć, ważne jest, by móc coś dawać. Obiecujemy wrócić jutro, nie bez tęsknego spojrzenia, rzucanego przez małego na kurtkę. Oczywiście go rozumiemy. Mały ma tylko kamizelkę maskującą i cienki mundur czołgisty, a jeśli Barcelona umrze, któryś sanitariusz odsprzeda kurtkę na wagę złota. Wszyscy to wiedzą. Podczas naszego powrotu, na zajutrz, dowiadujemy się, że Barcelona został wysłany do szpitala w Stalingradzie. Obu nas oszfabili, jęczy mały, on i jego kurtka, dwóch wielkich łajdaków. Wszystkie nasze nadzieje, wszystkie nasze wysiłki urzeczywistniły się. Mamy naszego firera i państwo porządku, a za tym firerem Adolfem Hitlerem będziemy szli aż do końca. Pastor Steinemann, 5 września 1933 Reichsführer SS Heinrich Himmler, siedząc za biurkiem, z namysłem przyglądał się sztandartenfirerowi Theodorowi Eicke, nonszalansko rozpartemu w wielkim fotelu. Himmler podniósł się i zaczął chodzić po gabinecie w skrzypiących butach. Za oknem pierwszy zimowy śnieg pobielił princ Albrecht Strasse. Himmler odwrócił się na pięcie i podszedł do Aikego. Mam nadzieję, dla twego dobra, mój drogi, że to, co mi powiedziałeś, to prawda — "Rajsführerze!" wykrzyknął Ajke z ponurym uśmiechem, to pyszałkowate gówno jest ćwierć Żydem. "Wiem o tym od dawna, ale dopiero teraz dostałem dowód. To zresztą widać gołym okiem, nie sądzicie?" Himmler potrząsnął głową i na chwilę zamknął oczy. Język ochroniarza Ajke'go zawsze go głęboko szokował. Uśmiechnął się lodowato. "Dziękuję. Żadnych innych wiadomości dla mnie? No to haj Hitler." Warknął Himmler pragnąc nigdy w życiu nie ujrzeć więcej Aikego. Znalazłszy się wreszcie sam podniósł słuchawkę telefonu. Przyślijcie mi Firera Heydrysia — wyszczekał bębniąc palcami po papierach przyniesionych mu przez Aikego. W kilka chwil później bezszelestnie Heidrich wszedł, drapieżna bestia na kocich łapach. Himmler przyglądał mu się przez chwilę przymrużonymi oczami, ale Heidrich spokojnie odwzajemnił badawcze spojrzenie, równocześnie przeczuwając niebezpieczeństwo. — Proszę siadać, Obergruppenführer — powiedział Himmler, wskazując mu palcem fotel jeszcze ciepły po wyjściu aikego Heidrich usiadł twarz nieruchoma, niebieskie oczy zimne jak lód, jasnoszary mundur z lekkim zapachem konia. Każdego ranka od piątej do siódmej odbywał przejażdżkę na koniu w towarzystwie swego śmiertelnego wroga, admirała Kanarisa. Heydrich był eleganckim oficerem, bardzo pewnym siebie. Himmler zdjął binokle, pokręcił nimi i znów włożył. Dwaj mężczyźni obserwowali się wzajemnie przez pewien czas, ale Himmler pierwszy opuścił wzrok. Z namysłem przerzucając dokumenty, wreszcie odezwał się nie podnosząc oczu. Co jest napisane na nagrobku twojej babki, Obergruppenführer? Wąskie wargi wygięły się w zimnym uśmiechu i Heidrich wyprostował się. Ale jego bezlitosne niebieskie oczy niebezpiecznie błysnęły. Miała na imię Sara, Reichsfjlerze. Mówi się, że kazałeś usunąć ten kamień nagrobny, rzekł Himmler, tym razem patrząc wprost na swego rozmówcę. Usunąć? Jak można tak mówić? Bardzo drogo kosztował. Proszę się uspokoić, on wróci na miejsce, ale jakby przypadkowo imię Sara znikło. Wyobrażasz sobie? Czy to imię Sara kiedykolwiek znajdowało się na nagrobku mojej prababki Reisfirerze? Himmler długo patrzył w milczeniu na swego najlepszego generała i równocześnie zdał sobie sprawę, że jest on najniebezpieczniejszy. Ciężko usiadł na swoim miejscu. W porządku, Heydrich, zapomnijmy o tym. Heydrich uśmiechnął się triumfalnie. Właśnie mówił sobie, że on też dysponuje bronią, ale lepiej było poczekać na korzystniejszą okazję. Rozdział trzeci pierwsze śniadanie porty. I uważaj, by to było biegiem, szczeknął podoficer służbowy Luce, otwierając drzwi kopnięciem. Natychmiastowe stawiennictwo u dowódcy, zadanie specjalne, dodał ze złośliwym uśmiechem. On nas wkurwia, mruknął Porta, wsuwając się głębiej pod koc. Stwierdzam, odmowa wykonania rozkazu, zaryczał Ludce. Powiedz no, świeżbicie dupa, skarcił go mały. Nie widzisz, że tu się śpi? Porta pierdnął rozgłośnie. Hej, zanieś to dowódcy, zażartował. Mimo wszystko wylazłem spod pierzyny, bo odmowa wykonania rozkazu mogła mieć bolesne następstwa. Klnąc, naciągnąłem mundur. Wszyscy wstali ziewając. Porta złapał wesz na swej chudej, kurzej piersi. Ja nie mogę nic robić przed śniadaniem wymamrotał. O tej nocnej godzinie nie dostaniesz go i dobrze o tym wiesz. To się jeszcze zobaczy, oświadczył porta, kierując się do kuchni polowej. Ze środka wylazł unterow, obudzony kuchcik zawył, cały personel kuchni natychmiast stanął na nogach. I mówi się o frontowej przyjaźni. Nie daliby nam nawet kropelki kawy te wajdaki. Bardzo źle idzie człowiekowi bez porannej kawy. Właśnie to zapewniła nam kultura, nam, Niemcom. Mówią, że Adolf nigdy nie pija porannej kawy, to oznaka dekadencji. Prawda, że on jest Austriakiem, dobra. Pójdzie się do trzeciej kompanii. Ich parzygnat jest mi winien pieniądze. Pełni nadziei skierowaliśmy się do trzeciej kompanii, gdy Oberleutnant Welc przyłapał nas biegnąc. Nareszcie jesteście. Najwyższy czas. Uspokój się, Ulrich, powiedział porta rozgorączkowanemu Oberleutnantowi. To nie dlatego, że masz piętrową czapkę i srebrne sznureczki, trzeba wkurzać starych kumpli. Nie siedzimy w ekspresie. — Unterofficier Porta, zgodnie z paragrafem 165, sram także na paragraf 165 — odrzekł spokojnie Porta, więc się nie męcz. — Zapomniałeś o tym dniu, gdy cię wyciągnąłem z tarapatów? — A gdybym nie okazał się dobrym kolegą, ciągle jeszcze kołysałbyś dupą na wietrze, służąc za karmę dla wróbli. — Przecież ci dobrze zapłaciłem — odpowiedział uspokojony w mgnieniu oka Oberleutnant. Dałeś mi przypadkiem napiwek? Wiesz, jak regulamin każe przekupywanie żołnierza na służbie? Posłuchaj, Urlich, pomimo twoich sznureczków, zawsze pozostaniesz osłem. Cały czas wymieniając te uprzejmości, skierowaliśmy się z niewinnymi minami do kuchni polowej trzeciej kompanii. Porta wyrwał ze snupa Żygnata Eichera, który nawet nie pisnąwszy, zrobił nam kawę na spirytusowym palniku. Oberleutnant, zapominając całkowicie o okolicznościach, obżerał się chlebem z szynką, podczas gdy Garkotłukowi udało się uzyskać nową pożyczkę na niebotyczny procent. — No, nareszcie, raczyliście przybyć — Warknął oberst Chinka, w godzinę później, na widok nas stojących na baczność. Zajęło wam to dużo czasu dobra, dajmy temu spokój. Na biurku rozłożył mapę zadanie specjalne dla was trzech. Muszę się dowiedzieć, co kombinują Rosjanie. Wiemy, że jest jednostka czołgów na pozycji koło punktu X. Macie zbadać linię nieprzyjacielską między X i Jeżowską. Bogu, dzięki, że kawa mnie wzmocniła, mruczy Porta. Uprzedziłem piechotę. Przejdziecie przez Młodnik tutaj, kontynuował Oberst, nie komentując wypowiedzi Porty i pokazując punkt na mapie. Uregulujcie zegarki. Jest teraz 23.45. Za sześć godzin zameldujecie się u mnie. Jeśli przekroczycie ten czas o pół godziny, to sąd wojenny. Macie więc mnóstwo czasu. Pytania? Oberst zapytuje, jak długie są linie nieprzyjacielskie. Firer zapewnia, że ciągną się one od lodów północnych aż do Morza Czarnego. Nie zdołamy przejść tam i z powrotem od oceanu lodowatego w ciągu sześciu godzin, by panu podać liczbę bomb, jakie posiada Iwan. Trzeba być sprawiedliwym. Wystarczy porta, śmieje się chinka. Front, który macie zbadać, ma długość pięciu kilometrów. Pięć kilometrów. Czyli 1666 sześćset metrów i sześćdziesiąt siedem centymetrów na każdego. Herr Oberst, proszę uważać, jakbyśmy już to zrobili. Noc jest czarna, jak atrament. Do tego zaczyna padać śnieg. Wszyscy jesteśmy zdania, że chwila odpoczynku źle nam nie zrobi, a pewien krzak jest bardzo odpowiedni na kolejkę francuskiego koniaku. Zorganizowałem go pewnego dnia w sztabie głównym generała Paulusa. Takie miejsca nie bywają ubogie. To nic nowego, stwierdza porta. Całe lata temu opowiadano mi, że w Chinach wybuchło powstanie bokserów, a wszystkie kraje świata wysłały tam wojska. Na chińskiej pustyni nie żyło się tłusto, ale żandarmi pewnego dnia znaleźli pułkownika piechoty morskiej przy stole tak obficie zastawionym, że aż ich to zdumiało. Zebrane informacje ujawniły, że pożerają tam młodą chińską dziewczynę. To kosztowało pułkownika głowę. I słusznie, do czego by doszło, gdyby każdy wyższy oficer mógł zrobić z podwładnego sztukę mięsa w rosole. Gadaj zdrów, mruczy mały. Spacerek dzisiejszej nocy mało mnie interesuje. Czemu Chinka nie zażądał ochotników? Jest całe stado kretynów, którzy tylko marzą, by zdobyć krzyż. — Brawo. Damy sobie z tym radę. — Tak. — No ja już mam gęsią skórkę i to nie zimna. Zdajesz sobie sprawę, że przed nami są Sybiracy? Masz ochotę zostać przybity do drzewa jak patrol z drugiego pułku czołgów? — Nie gadaj o przykrych rzeczach, idioto. — Która godzina? — Za kwadrans północ. — To lepiej tam już idźmy. Chociaż na mój gust wolałbym zostać pod tym krzakiem i wymyślić bardzo zadowolający meldunek... Wkurza mnie, że muszę zależeć od wyższych stopniem wojskowym. Porta ziewnął i przeciągnął się. Bez hałasu dotarliśmy do ziemi niczyjej. Mały i ja poszliśmy po dwóch stronach żywopłotu, porta kawałeczek przed nami. Jego chudą sylwetkę słabo było widać w nocy. Nagle dał się słyszeć cichy dźwięk, jakby stuk maski gazowej potrącającej karabin. Padam koło porty, który nieruchomieje za krzakiem. Słyszałeś? Zamknij pysk. Kładźcie się w śnieg rozkazuje odbezpieczając swój pistolet maszynowy, chyba nie masz zamiaru strzelać, mówię przerażony, tylko jeśli nas wykryją. Pięciu Rosjan wynurza się jak cienie z podszycia lasu, są o wiele za wysocy jak na Sybiraków, to olbrzymi wzrostu małego, przechodzą tak blisko nas, że nie ośmielamy się nawet oddychać, na chwilę zatrzymują się, nasłuchują, czy spostrzegli nasze ślady w śniegu? Chwytam rewolwer. Nie, idą dalej. Tyłek porty pierdzi z hałasem wybuchającego granatu. Ty świnio jedna, mruczy mały, postawisz na nogi całą armię czerwoną. Nic na to nie poradzę. Gdy mam pietra, tracę kontrolę nad moją dziurą od kuli i bździny wylatują jak u capa w rui. Już taki się urodziłem. To zabawne dla innych, mruczy niezadowolony mały. Zrób sobie przynajmniej zatyczkę. Czekamy dziesięć minut dla uspokojenia nerwów, a potem trzeba iść dalej w stronę rzeki, czołgając się przed pozycjami rosyjskimi. Jest tam gniazdo karabinów maszynowych. Porta zaczepia się od drut kolczasty i pierdzenie znów się odzywa ku naszemu przerażeniu. Na południowy zachód od nas stoi bateria rosyjska na wysuniętej pozycji. Woła wartownik żądając hasła. Nie mając lepszego pomysłu, mały odpowiada sprośnym wyrazem. Wartownik odwzajemnia się przekleństwem, ale mniej nieprzyzwoitym niż małego i wraca do swej kryjówki. Rozpłaszczeni w głębokiej dziurze zaznaczamy na mapie to, cośmy zobaczyli. Zadanie wykonane, ale teraz trzeba wrócić w jednym kawałku. Dzielimy na trzy części papierosa z opium i zawinięci w nasze płaszcze śniegowe. Palimy w milczeniu, gdzieś daleko grzmi armata, gdyby nie to cisza byłaby zupełna. Śledzimy na ciemnym niebie smugi pocisków artylerii przeciwlotniczej, ale z tak daleka, że nie słyszymy wystrzałów. To głębokie milczenie jest tak uspokajające, że zupełnie zapominamy, gdzie jesteśmy. Każdy krok może nas wydać z znaganem na karku w ręce rosyjskiego wartownika. Ale oto ścieżka się rozwidla. Krótka dyskusja i wybieramy drogę na prawo. Lecz wydaje się, że coś tu nie gra. Spoko, mówi Porta. Wszystkie drogi prowadzą na cmentarz. Prosto i wracamy do siebie. Nagle zatrzymuje się i stoi z otwartymi ustami. Skąd u diabła ten las? Jaki las? pyta Mały. — Idiota, nawet ślepy zauważyłby, że to las. — Nic nie rozumiem, nie powinno czegoś takiego być, a przecież on tu stoi, ten cholerny las. — Skręciliśmy zanadto na prawo — mówię, pokazując mapę. — Gdybyśmy poszli na lewo, dotarlibyśmy do małej rzeczki i wystarczyłoby iść z jej biegiem, by wpaść na nasz 108. pułk strzelców. Teraz diabłu tylko wiadomo, gdzie jesteśmy. Trzeba o to zapytać Iwana, odpowiada porta, ale po wojskowemu, bo jak oni mówią, to kłamią. Usiadłszy w kółko, zastanawiamy się, co zrobić. Mały proponuje, byśmy weszli do lasu. Po pierwsze, by się ukryć, a po drugie, w nadziei, że coś tam znajdziemy. Macie wielkie szczęście, że jestem z wami, chichocze porta. Jeśli wejdziemy do tego bolszewickiego lasu i odkryjemy tam coś, o czym nasi dowódcy nie wiedzą, pogłaszczą nas po policzkach. Może z tego wyniknąć więcej niż się spodziewamy. Zgoda. W pewnym sensie powiedziałeś prawdę, towarisz Kreuzfeld. drzewa nas ukryją i nie ma potrzeby, by wszystko opowiadać Chińce. W wojsku im mniej się gada, tym lepiej się ma, to przedłuża życie. Wobec tego wchodzimy do lasu. Nagle zobaczyliśmy słabą poświatę. Iwan mruczy przerażony mały. Sven, na prawo, mały, na lewo, rozkazuje porta. Spotkanie tutaj za kwadrans. Zobaczcie, czy to jest jaskinia, czy bunkier. Bardzo pewnie się czują, jeśli używają światła. Szybki zwiat, i porta pojawia się bardzo podniecony. Nic trudnego, chrapią jak w czasach pokoju. Trochę głębiej w lesie stoi wóz z napędem na cztery koła, który wygląda całkiem jak stacja radaru. Odpalamy go i spokojnie wracamy na drugą filiżankę kawy z mlekiem. Nie masz czasem świra? Jeśli to jest to, co mówisz, załoga składa się z sześciu ludzi, a jeśli jest to radiostacja samochodowa, to w pobliżu stoi jakiś sztab, a gdzie sztab? Tam posterunki. A jeśli go odpalimy, to w którą stronę się pojedzie? Tą samą drogą, którą przyszliśmy, zabłądziliśmy koło baterii, trzeba ją wyminąć i jesteśmy w domu. I wyobrażasz sobie, że od tak pozwolą nam przejechać, ponieważ przybywamy w opancerzonym samochodzie? Banda kretynów. Nawet rosyjski komisarz nie będzie podejrzewał, że w bryce Iwana siedzi trzech pruskich bohaterów, ale zanim zastukamy do drzwi, najpierw wrzućmy pomidora do dziury. Ponowny milczący zwiat i znów się spotykamy. — A więc? — W ogóle nic. Nie ma nawet transportera pancernego, który ci się przyśnił — odpowiada przezornie mały. — A obszedłeś okolice? — pyta nieufnie Porta. — Za kogo ty mnie bierzesz? — Za największego bandytę w pułku. Znam cię od dawna. — A ja — mówię — o mały włos, abym się zderzył z czterema typkami, które spały koło tej radiostacji samochodowej z działkiem kalibru siedem mm, Poza tym ani żywej duszy. — A w jaskini siedzi trzech i pożera pół świni — dodaje Porta — i dwóch chrapiących w lesie pod płachtą namiotową. — W sumie dziewięciu ludzi. Jest to grupa obsługi radia. Dodajcie do tego jeden batalion siedzący gdzieś w zaroślach. Jeśli zaczniemy rzucać granaty, do widzenia, ślepa gienia. Przestańcie srać w gacie. — Ten półgąsienicowy transporter to dar z nieba. Mały, zajmiesz się tymi dwoma pod płachtą namiotową. — ty sven bierzesz na siebie tych trzech wiaskini, ale na litość boską nie zniszcz pieczeni wieprzowej już czuję jej smak zupełnie mi się to nie podoba przeczuwam że źle nam pójdzie pieprzenie rób jak powiedziałem czy nas usłyszano z jamy wyłazi młodszy oficer i rzuca załodze wozy gardłowy rozkaz z brzęczeniem wysuwa się antena. Wypadki przyspieszają. Porta rzuca wiązką granatów w załogę wozu, która pada w błyskawicy ognia. Z głębi lasu szczeka karabin maszynowy. Ciskam moje granaty w tamtą stronę. W ciszy, która zapadła, mały załatwia dwóch ludzi pod płachtą namiotową. Z jamy wyłazi hałaśliwie człowiek z pepeszą. W stronę wejścia rzucam granat, ale nie dość daleko i wychodzi stamtąd dwóch ludzi w futrzanych płaszczach z rękami do góry. Rewiduję ich pospiesznie. Nie mają Broni, co z ich strony jest rozsądne, związujemy ich błyskawicznie. Widzę, jak z pojazdu triumfalnie wynurza się głowa porty. Hej, koledzy! I co wam mówiłem? Dziecinna zabawa! Mamy taksówkę i jeńców! W tej samej chwili mały pada plackiem i wrzuca do schronu wiązkę granatów. Piekło i szatani! wrzeszczy porta włażąc do środka. Tu ślicznie pachnie wódką. Robią sobie święto w samym środku wojny i co na to powie Stalin? Resztki wieprzowiny wędrują na stół, jemy, pijemy. Ale porta bierze do ręki tekę pełną dokumentów i stwierdza z całą pewnością, że jest to korespondencja między generałami. List wielkiego generała do małego generała wyjaśnia bezczelnie. A co ty o tym wiesz? Pytam osłupiały. Wiem wszystko. Posłuchaj tylko. Drogi stajkerze. Kasz jakiemuś oficerowi sztabu w bardzo pewny sposób wydostać się z tego piekła, aby opisać Firerowi katastrofalną sytuację, w jakiej znalazła się armia po przełamaniu się Rosjan pod kałaczem. Twój oddany, Schmidt. Bez trudności da się wykumać. Feldmarszałek może sobie pozwolić napisać drogi do generała dywizji i zakończyć list twój oddany. Generał dywizji poczuje się pogłaskany, ale wyobraź sobie mordę Feldmarszałka, gdyby było odwrotnie. To by było niemożliwe. A teraz kolesie oto inny list nie mniej interesujący, ale czuje się chłód między korespondentami i to się kuma natychmiast. Ściśle tajne gołąbiska ja 16 jedenasty czterdziesty przesłane przez oficera generałowi Sejdlicowi pięćdziesiąty pierwszy korpus armii reorganizacja następujących jednostek dywizje pancerne 16 i trzecia dywizja piechoty setna strzelców Dywizje piechoty 76, 113 i 384 należy użyć najbardziej zdecydowanych środków. Heil Hitler, dowódca. Każdy potrafi zrozumieć, że ci dwaj dowódcy nie są kumplami. Co on tam bredzi na temat szesnastej? pyta zdumiony Mały. To nasza dywizja. Święta Magdaleno-Omska, masz rację. W jaki sposób te generalskie listy są tutaj u Iwana? Porta grzebie w papierach. Te bydlaki zabrały cały worek naszej poczty. Może przesłuchać jeńców? Przyznają się do wszystkiego na pięćdziesiąt lat wstecz. Nic z tego. Musimy pospieszyć się z powrotem. Mówi porta, wpychając Rosjan do transportera. Z włazami dokładnie zamkniętymi ciężki pojazd wraca na drogę, którą powinniśmy byli wybrać. Żaden Rosjanin nie próbował nas zatrzymać, za to Niemcy strzelają do nas, gdy przejeżdżamy przez nasze linie. — Pola cich", mruczy wściekły mały, manewrując działem. — Nie rób z siebie kutasa! — odpowiada Porta i z eleganckim ruchem kierownicy zajeżdża wprost pod drzwi dowództwa pułku. Zręcznie wyskakuje z wieżyczki i regulaminowo strzela obcasami przed oberstem Chinką. — Melduje się unteroficir Józef Porta. Zadanie wykonane. Nic szczególnego do dodania. — — Skąd wziął się ten wóz? — pyta oszołomiony Oberst, wskazując czerwoną gwiazdę na wieżyczce. — Ach, to — odpowiada obojętnie Porta — pożyczyliśmy go od Iwana, ponieważ byliśmy odrobinę spóźnieni. — Porta! — krzyczy Hinka. — Dość tych błazeństw. Chcę usłyszeć właściwy meldunek. — Herr Oberst, melduję. To było zupełnym przypadkiem. To wina tego diabelskiego, bolszewickiego lasu. Nagle znaleźliśmy się przed tą maszynką do robienia iskier i trzeba było rozwalić czaszki kilku facetom, by ją zabrać. Po drodze wzięto także dwóch jeńców.